lub słońcu brodzić dzień cały, wśród ludzi żyć, w ich świecie być, naprawdę chcę. Startowałam w castingu do Małej Syrenki. Kompletnie jeszcze wtedy nie umiałam dubbingować, to jeszcze właściwie wszystko było w powijakach. I tak się dziwnie stało, że przyszła odpowiedź ze Stanów, że wygrałam ten casting, no i wtedy już musiałam podołać. Pozwolisz mi, że zaśpiewam to, co w sercu mym noszę pokryjomu. Była dziewczynką, młodą dziewczynką, która chciała mieć nogi, nie chciała, chciała tańczyć. Poznała Eryka, zakochała się w nim. Tak bardzo w świat twój pragnę wejść. Najbardziej jakby bliski był mi trzeci odcinek. Był to jakby powrót do dzieciństwa, czyli jeszcze do takiej bardzo małej, małej syrenki. Do bardzo małej, małej syrenki, tak. Gdzie jeszcze no, była postać mamy, która zginęła. Bardzo go przeżywałam, bardziej gdzieś tam poczułam w sobie tę Ariel. Choć nie wiem skąd i nie wiem jak, lecz wiem, że coś się już zaczyna. Przez przypadek stałam się jakby no, postacią kultową, tak? Ikoną Disneya. Wasz przyjmie świat. Tak się złożyło, że zagrałam Małą Syrenkę, a potem po, nie wiem, chyba po miesiącu czy dwóch wygrałam casting na Dafnę. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Przybądź tu. Serial Scooby-Doo ma swój schemat rzeczywiście i zaczyna się niewinnie, jadą na wycieczkę, czy na wczasy, czy do jakiegoś innego kraju, no ale zawsze to jest tak, że fajnie, fajnie, potem się zaczyna. Chociaż cały drżysz, nie skurasz nic. Dafna jest bardzo zapatrzona w siebie, przewrażliwiona na swoim punkcie, zwłaszcza swojego wyglądu. Jest taka zabawna przez tę swoją taką naiwność, bo ona jest bardzo naiwna. Teraz cię zaskoczę. Mnie też bardzo chce się pić. O, oczywiście. Rzeczywiście romans Dafne z Fredem pojawił się gdzieś tam w którymś odcinku i chyba przewijał się przez kilka odcinków. Czy wątek będzie kontynuowany? Nie wiem. Scooby-Doo jest ciągle grany i ciągle są nowe pomysły na te odcinki. Nie wiem, co scenarzyści wymyślą, natomiast czy coś tam, coś między nimi jest. Myślę, że zawsze coś tam było. Też jakiś zupełny zbieg okoliczności. Tu partner Jacek Kopczyński. Ona ma najsłodszy w świecie głos. Eryku. I Fred ze Scooby-Doo, też Jacek Kopczyński. Jesteś bardzo hojny. O matko, szkoda, że nie jestem wielbłądem i nie mam zapasu wody. Czy chcesz mi coś zasugerować? Wypiłaś do ostatniej kropli. Nigdy nie przypuszczałam, że te castingi, które wygrałam i na Ariel, i na Dafnę, że to będzie coś tak ważnego w moim życiu, że to się będzie przewijało przez moje życie. Ja myślałam, że to będzie jakiś epizod, rola zagrana, bo zagrana, tak, odhaczona, a tak naprawdę... Tak naprawdę to no, i Mała Syrenka, i Scooby-Doo, i właśnie i Dafne są już właściwie częścią mojego życia. Lubię to, co robię. Uwielbiam grać w dubbingu. To jest tak cudna, ciekawa praca. Wcielanie się nawet choćby w pudełko śniadaniowe. To jest tak, tak fajna frajda. Naprawdę uwielbiam to. Ale nie mam jakichś takich marzeń, że och, jak ja bym chciała zagrać to, albo nie wiem, chciałabym być w tym filmie tym i tym, albo jakąś, nie wiem. Nie mam takich marzeń. Nie mógł wiedzieć nikt, modląc się, czy słyszą nas. Ja do tego filmu, do Księcia Egiptu, często wracam. Lubię, bo to bardzo mądry film i bardzo dobrze zrobiony. Dziś nie lękamy się. Bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam też swoją rolę i wiem też, jak trafiłam do tego filmu. To też właściwie był przypadek. Bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w nie. Gdy
ponieważ lista castingowa już była gdzieś tam napisana i mnie na tej liście nie było, ja nie byłam wzięta pod uwagę. Film w ogóle powstawał, dubbing powstawał jeszcze, kiedy kreska nie była skończona, on był jeszcze nieskończony. I pamiętam, zagrałam przedstawienie w swoim teatrze, w Teatrze Syrena i zatelefonowano do mnie ze studia Start, czy jadąc do domu nie przyjechałabym na próbę głosu do filmu, bo szukamy i cały czas te głosy są nietrafione i poza tym to było dosyć trudne śpiewanie, te piosenki były naprawdę bardzo trudne. I zaśpiewałam fragment, nagrano mnie i po paru dniach okazało się, że wygrałam ten casting. Moje serce pełne wiary mam, słów tych pełne, których mi tak bardzo było brak. Czasem wystarczy kilka zdań, żeby zaistnieć i taką rolą właśnie była rola Miriam. Niewielka rolka, ale bardzo znacząca. Rulka, brzydko powiedziane, niewielka rola. Myślę, że to jest taki dobry punkt w moim życiu zawodowym, właśnie ta rola Miriam. Mogę być chyba z tej roli bardzo dumna. W swej nadziei trwa. Dubbing jest trudną sztuką, ale daje naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Ja myślę, że po prostu o aktorach dubbingowych mało się mówi. Po prostu. Myślę, że to... A to też nie jest kwestia doceniania. Jakby... Jak się nie widzi, to... No to się nie widzi, tak? To nie jest ważne. O nas tak naprawdę nie mówi się. Nie stajemy na ściankach, bo zagraliśmy, nie wiem, w Scooby-Doo czy w jakimś innym filmie dubbingowanym. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo.